Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy dziś nowy rok. Jest to czas rozważań nad osiągnięciami i stratami minionego roku, co się nam udało, a co zakończyło się fiaskiem. Żywimy pewne nadzieje, snujemy bardziej lub mniej skonkretyzowane plany na nadchodzące dni nowego roku. Niewątpliwie największą uwagę skupiamy na kategorii czasu. Czas jest przedmiotem badań wielu nauk i dla każdej z nich dużą trudnością jest jego zdefiniowanie. Jest on bowiem wraz z przestrzenią najogólniejszą formą ludzkiego istnienia. Żyjemy przecież w konkretnej czasoprzestrzeni. Wprawdzie nowoczesne środki komunikacji pozwalają nam zmniejszyć odległość i być dzięki połączeniom telekomunikacyjnym nawet w wielu miejscach w tym samym czasie, to jednak czas nie dał się na razie ujarzmić manipulacjom technologicznym. Nadal żyjemy tu i teraz. Nie potrafimy być w przyszłości, a w przeszłość możemy jedynie odtwarzać utrwaloną na nośnikach informatycznych, udokumentowaną na piśmie lub na zdjęciach. W psychologii rozróżnia się czas obiektywny, zwany również zewnętrznym lub ilościowym, który jest pochodną następstwa zdarzeń i zmian w zewnętrznej względem jednostki czasoprzestrzeni. Biegnie on równo i jest mierzony przez zegary lub kalendarze. Drugi rodzaj czasu, zwany czasem wewnętrznym lub jakościowym, jest kategorią wybitnie subiektywną, gdyż jest wynikiem wypełniania czasu obiektywnego własnym działaniem i osobistymi treściami. Czas wewnętrzny, subiektywny, jest czasem znaczącym. Ma on dla nas różną wartość, dlatego nadajemy mu różne znaczenia i wiążemy z nim różne emocje. Jest niemierzalny w tym sensie, że ten sam odcinek czasu może nam się dłużyć jak wieczność lub przemknąć w mgnieniu oka. Co ciekawe, z badań psychologicznych wynika, iż im więcej zdarzeń wypełniało przeszłość, tym bardziej jest ona oceniana jako krótka, a wiek życia jest niedoszacowany. Natomiast życie monotonne wydaje się dłuższe, a człowiek ma poczucie bycia starszym niż jest w rzeczywistości. Poczucie czasu jest podstawą poczucia tożsamości własnej, to znaczy poczucia bycia tą samą osobą pomimo zachodzących zmian. Poczucie bytowania w czasie i zdolność do ujmowania relacji między własną świadomością teraźniejszości, pamięcią przeszłości i antycypacją przyszłości jest związane ze zdrowiem psychicznym. Na przykład w depresji następuje koncentracja na przeszłości, a teraźniejszość jest odczuwana jako monotonna, jako pusta emocjonalnie, gdyż przemijanie czasu nie wnosi nic nowego do życia jednostki. Zwykle na co dzień doświadczamy gonitwy czasu. Żyjemy wydechami. Chcemy złapać czas, który wymyka się z rąk. Tak trudno zaakceptować jego przemijalność, a jednocześnie tak wiele czasu marnujemy, czekając na jakieś miłe spotkania, ciekawe doświadczenia, spektakularne przeżycia, wielkie wydarzenia. Nie doceniamy chwili obecnej, tych momentów dnia, na których składa się nasze życie. Aleksander Sołżenicyn w książce Oddział chorych na raka napisał: jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, to zmarnujesz i godzinę, i cały dzień, i całe życie. Jak wykorzystujemy czas, świadczy o nas, co dla nas jest ważne, co się dla nas liczy, co lubimy, co kochamy, co sprawia nam przyjemność i czyni nas szczęśliwymi. Tłumaczenie nie mam czasu oznacza, iż podjęliśmy się już innych zadań lub inne uważamy za ważniejsze czy przyjemniejsze. Ponieważ czas mija bezpowrotnie, potrzeba rozsądku w decyzjach, jak wykorzystać go na to, co warte wieczności, aby nie zabrakło go przede wszystkim dla najbliższych, dla osób kochanych i przyjaciół, dla uczynienia świata lepszym. Na łożu śmierci nie będziemy bowiem żałowali, że tak mało czasu spędziliśmy w miejscu pracy, ale będziemy żałować, że tak mało czasu byliśmy w domu i tak mało kochaliśmy bliskich, że tak mało poznaliśmy i kochaliśmy tego, z którym będziemy żyć poza kategorią czasu, żyć wiecznie. Życzę Państwu pomyślnego nowego roku, czyli takiego po myśli Bożej. Dziękuję bardzo.